Cześć, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Dzisiaj FS22. Oczywiście FS22, jak FS22, no to Holbaleron, a jak Holbaleron, no to poniedziałek. Witam w poniedziałek. Od razu wam powiem, że kolejnego odcinka z Holbaleron w środę nie będzie, bo będzie odcinek z Czech Walery z 15. Bo nie było w niedzielę, dlatego będzie w środę. No i dobra, ja teraz sobie ładuję. Nie pamiętam, jak to się ładowało. Dobra, już się ładuje. Olej rzepakowy. Olej rzepakowy tutaj sobie ładujemy, bo trzeba go wywieźć. Olej rzepakowy jest wyłożony na skup. A mam go 27 tysięcy litrów. Tylko jeszcze muszę sobie kombajn odblokować, żeby kosił. Bo zaraz, bo w kolejnej części odcinka będziemy, jak starczy czasu, będziemy też kosić. Troszeczkę. Nie wiem ile, ale troszeczkę sobie chyba pokoszę. Dobra. A na początku będziemy masterem sobie sprzedawać olej, potem pojedziemy sobie z... Potem sobie pojedziemy, teraz jedziemy z olejem, potem sobie pojedziemy z może jajkami. Jajka, potem sałata. No i potem będziemy wozić już, jak sprzedam jajkę i sałatę, to będziemy wozić pszenicę. A jak wywiozę całą pszenicę, to... Jak wywiozę całą pszenicę, to będę woził wtedy już... Co będę woził? Wtedy już będę woził 100 ton rzepaku na sprzedaż. I to będzie chyba tyle ze sprzedaży listopadowej. Wtedy już pewnie będziemy kosić. No tam niby 36 minut tam to pole będzie kosił, ale ja chcę to drugie skosić, takie malutkie. Co za drogą, więc ile skosi, tyle skosi. Bo może widzę, że całe skosi. 33 miliony kredytu. I się zastanawiam, czy będzie mnie stać na oborę, czy nie. Bo ona chyba 240 tysięcy kosztowała. A tutaj mam, z tego oleju mam 20... Do samego oleju mam 120 tysięcy chyba. Jakoś tak. Do tego jeszcze sałata jest za 3000. No więc trochę kasiorki da. Ogólnie dzisiaj na okrągło będę tą trasą jechał, więc no spokojnie. Bo będę jechał tu i z jajkami, i z sałatą. No duży autoload musi być i tak sobie myślę, czy powoli sobie ciężarówki nie ogarnę tego autoloada, bo tak trochę dużo jest tego włożenia, a w lutym będzie jeszcze włożony olej samocznikowy, który za 6400 będzie, bo teraz jest za 4800, teraz jest słabo cena oleju samocznikowego, ale na w lutym powinna będzie najlepsza cena, więc kasiory da. I teraz trzeba będzie gdzieś pomyśleć i ogarnąć, gdzie można zrobić łąkę. No i trzeba będzie pomyśleć, gdzie zrobić łąkę. Bo to jest też ważne pytanie. Gdzie zrobić łąkę? A ja myślałem sobie, żeby zrobić sobie na 37 łąkę na razie. Na jeden sezon. Może dwa. Nazbierać sobie się wciłciana. I potem... No, nazbierać wciłciana, a potem likwidować. No widzicie, to nie w tą drogę wjechałem, bo sobie zapomniałem. Bo ja miałem jednak w tą pierwszą wjechać, a nie w tą drugą. Bo ja miałem tutaj jechać, do tego sklepu. No ale dobra, naprawię swój błąd. Fajna dróżka to jest taka polna, więc sobie zjadę ją. Nie ma problemu. No i co, sprzedam sobie ten olej rzepakowy, dostanę pieniążki. Dosyć grube pieniążki dostanę. No i na... Będziemy stać, bo mam przecież 700 ton pszenicy do sprzedaży, no to... No to będziemy na spokojnie stać. Albo wiecie, żeby ten transport tak długo nie trwał, to ja sobie zrobię tak. Wysprzedam. A dobra, to już się sam sprzedaję, dobra, nie trzeba nic. I ja się... Przeteleportuję po prostu na gospodarkę, załaduję sobie jajca i tutaj się tepnę.
żeby to też długo nie trwało, nie? Bo ja chcę jak najszybciej się z tym odcinkiem uwinąć. No bo wiadomo, chcę jak najszybciej nagrać i mieć wolne. Na 120 tysięcy powinien dostać za ten olej. Więc dosyć spoko kasiora. 10, 9, 8 tysięcy litrów jeszcze. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i dobra, sprzedane. Ile? 140 tysięcy. 146. No. Bardzo ładne pieniążki. Podoba mi się to. Wybór na mapie tutaj, bo tutaj są jajca. No i od razu X. Nie wiem ile mam jajek, ale dosyć dużo mam chyba jajek. Zresztą nawet widać, że tu pełno palet leży. Więc to wszystko. Wszystko trzeba poładować. O tak sobie stanę. Bo trzeba te jajca ze środka tu jeszcze wyjąć. A tamta paleta jednak zostanie, to tam. Ale powinna wejść ta zaczęta paleta. I ona spokojnie, to dopiero 7 tysięcy, a ona 40 tysięcy ten autolot zbiera. Dobra, zbieraj te palety, zbieraj, bo. Jedenaście tysięcy już. 12 już jest załadowane, dobra. A tych już palet nie łapię, bo za daleko są. Dobra, podbiera. Muszę po całym koło aż podpychać. Dobra. Zbiera. Ile tu już jest? 20 tysięcy, dobra. No, tam aż trochę nawet się wyjechała ta paleta. Dobra, 1400 sztuk to niby jest. Ile tych jajek już jest? 23, dobra. Dobra, wejdzie na spokojnie. Tylko niech mi to wciągnie. Ta paleta jest za daleko. Dobra, wciąga. No i to jest sprzedaż jajek. 30 tysięcy litrów jest. Ponad 30. Trzydzieści jeden będzie? Będzie. 31 218. No i dobra, więc kolejny sprzedaż. Się tepnę tam po prostu. Bo chcę to na szybko zrobić, ale zboże będę sobie normalnie chyba woził. No tak, bo tam jest takie. Dobra. Niech tu się sprzedaje. A ja od razu wsiadam w mojego Newfoundlanda. Jadę z tą pszenicą. W sumie jak dojadę, to od razu sobie pociąg zamówię. Żeby już się pszenica ładowała na pociąg. Bo tam trochę tej pszenicy jest. Bo ja tu na dwa, na trzy kursy będę musiał wziąć pszenicę. Pszenicę na trzy kursy będę musiał wziąć. Tak jest, pszenicę na trzy razy. Bo po 300 bierze pociąg. A ja mam 680 chyba. No ale ja muszę zostawić jakieś 20 ton pszenicy dla kur. No a 20 ton pszenicy nie starczy. Bo teraz cały rok nie będzie siana rzepała pszenicy. Ani jęczmienia, więc... Musi im to wystarczyć. No, tam 146 za olej, 125 za jajca, więc już na oborę nie stać. Po pszenicy będzie stać mi na mikser jeszcze. Do mieszania TMR-u.
No i dobra, niech tu się sypie od razu. A ja idę sobie od razu szybciutko pociąg zamówić. Przyjedzie za 2 km niby. No dobra. Zanim ja tu przyjadę z drugim kursem, no to... Ale teraz słońce świeci na dworzu, a przed chwilą padało. A, bo tam drzwi trzymają osób. No, nowy baner. Bo nowe DLC wyszło do farminga. Siano i trawa, czy coś takiego. Nie wiem, jak to się nazywa. Nawet dokładnie. Taki trochę słaby te DLC, według mnie. Niepotrzebne. A i ogarnięcie save'a, no tak jak mówiłem na flecie, na osadzie, że 1,5 godziny zejdzie, zanim zacznę odcinek nagrywać z Hoyballerona. I też tyle było, bo miałem 90 minut sesji, jak zacząłem nagrywać, czy tam nawet 95. No ale udało mi się, bo musiałem zawsze 3 pola i 3, no w sumie 3,5 pola zwałować. Więc 1,5 godziny mi to zajęło. No ale teraz już mam posiane, co najważniejsze, więc... Więc teraz będzie szło. No i dobra, sypię tutaj sobie od razu, zaraz znowu pszenicę. Kolejne 60 ton. A jedę zobaczyć, czy pociąg już dojechał. Niech się tepnie, to znak, że dojechał. Dobra, ten ma 80, więc zaraz będzie się sypał. A pociągu dalej nie ma. A jest pociąg. Dobra, zaraz sobie uruchomię tutaj sypanie pszenicy. No bo pszenicy 438 tutaj. Teraz sobie nasypię ten pociąg. Żeby nie było, nasypię sobie go zaraz i będzie ogień. Ten ma 90, ten środkowy ma 120 chyba. Dobra, syp. Ej, dobra, tego przyjaciela tutaj, z respit. Bo sałata, dalej tego płotu nie zrobiłem, wiem. Ale nie było czasu. Nie było czasu, żeby płot robić. Więc tak będzie sezon, bez tego płotu jeszcze będzie i będzie pewnie. Przez jakiś czas. Czyli ja wywiozłem 120 ton, a tu było 300 ton do wywiezienia. Czyli jeszcze 180, czyli co? Czyli jeszcze 3 kursy będę musiał zrobić. No chyba na to wychodzi, że jeszcze 3 kursy będę musiał niepalany zrobić. Teraz ten masz jeszcze kosi, jeszcze się nie sypał. O! A z rzepakiem też będą 2 kursy, więc trochę jeżdżenia będzie dzisiaj. No ale chciałem listopadowy odcinek zrobić, no bo chciałem wam pokazać, jak te pieniążki przybywają, żeby nie było, że nagle, że sobie dopisałem czy coś. Ale widzicie, ile ja z tego oleju zarabiam. I no, co nie zmienia faktu, że dalej mam 3 miliony kredytów, więc... Więc postawię oborę, mieszalnik, no i trzeba będzie trawę siać na polu numer 37. Bo trzeba będzie sianokosy robić w kolejnych odcinkach. No, pokażę wam wiosenne siewy, sorga i trawy, a w kolejnym wtedy już się zobaczymy na... W kolejnym odcinku zobaczymy się już wtedy na sianokosach. I dobra, zaraz sobie nasypię ten trzeci wagon. Dawno tyle ci na kupowanie. Wiem, przestanę jedzie. Dobra.
Dobra, 270. 280, 300 ton już jest na spany. A ja sobie tym kolegą wyjadę tu na asfalt. I zrobię mu przejazd. Niech on sobie pojedzie. Przejedź. Ja chcę, żebyś ty przejechał tutaj. Niech on sobie tam chociaż stoi na tym polu. Dobra, 300 ton jest? Jest. Więc pierwsze pieniążki będą. Czyli to będzie 300-450 tysięcy. Bo jest za 1500 pszenica była. Jak się nie mylę, to 1500 było za pszenicę. Albo 1400? Nie pamiętam sobie nawet ile już. No to co prawda raz do roku są tylko pieniądze tutaj na tej serii. Takie duże, o to chodzi. Że duże pieniądze, a tak codziennie dostaję po... Nie wiem sobie nawet ile. 20 tysięcy? Jak odliczyć kredyt i to wszystko, to tak około 20 tysięcy dziennie powinienem dostaję z tych paneli słonecznych moich wiatraka. Teraz na pewno trochę mniej dostaję, no bo dni nie są już takie nasłonecznione, więc bardziej wiatrak teraz zarabia. No, 393 tysiące zarobione. Muszę sobie... Pociąg przyjedzie, dobra. Pociąg wezwany. Dobra, zdążyłem go zwolnić, zanim on skręcił na pole. Ale musiałem mu kurs ustawić na pole, no bo by tutaj się zabił. 180, no to równe... Właśnie nie wiem. Dwa kursy chyba wezmę. I zostawię resztę tej pszenicy. A nie, w sumie mogę trzy kursy wziąć, bo mam jęczmienia. Chyba z 7 ton. Z tego co pamiętam. No, 7 ton jęczmienia, to... Ale nie, no, zostawię trochę pszenicy. 15 ton zostawić pszenicy trzeba. Bo to cały rok ponad będzie. Dawaj. Ale nie, no, faktycznie by się ta ciężarówka już przydała, bo... Ciężarówka już by się przydała, bo strasznie długo schodzi to jeżdżenie. Tym Newfoundlandem. Może i ma najwięcej koni, ale dosyć ciężko na tym przepą się bujnąć. A tak jak już będzie... Jak już by była ciężarówka, to już wiadomo, że dużo lżej by było. Ile mam pszenicy jeszcze? 308? 18, no bo jeszcze w magazynie. I teraz sobie mogę cały pociąg znowu wywieźć. Pszenicy i potem... Właśnie nie wiem ile tej pszenicy zostawić, ale chyba jeden kurs jeszcze wezmę i resztę co zostanie te... Parę ton. A, zrób wynajęty pociąg. Pociąg gdzieś pojechał i nie przyjechał. Nie gadę, że on tam pojechał. Wiedziałem. To często się na tej mapie tak zdarza, że jak wróci, wezmę tego drugi raz, to on tutaj przyjedzie. Nie wiem dlaczego. No ale dobra. Może pracownik mój ogarnie, że trzeba wyjechać stamtąd. No nie, no teraz jak na wściekłość będą jeździć mi za okrętu.
przejedź. Ogarnie? Niby ogarnął. Też czekaj, bo stoi miejsce. To czemu mój torum stoi? Tak sobie myślałem, że on sobie nie poradzi tam. Że stoi na sylosie i nie poradzi sobie. A ja już jestem tutaj. Dawaj, 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 cofaj, cofaj, cofaj. Gdzie siądę tam po prostu? Dobra. Wyjadę mu tak jak wtedy. Teraz już powinien zatrybić. No ale czemu mój Rosel ma się zatrybił, że tutaj stoi przyczepa tego? Nie wiem, ale tak jak mówię, coś ta Valtra jest tutaj popsuta u mnie. Że nie mogę sobie biegu wyżej wrzucić, tylko zakres mogę, ale biegu wyżej nie. Na przykład z jedynki na dwójkę już wrzucić nie mogę. Dobra, dawaj rurę, wysypiecie. Dara dostała roty. Dobra. Kiedyś pociąg był. Czyli on od razu. On od razu wyhamował, jak ja z niego wysiadłem. Znaczy, no prawie od razu, bo kawałek przejechał. Ale nie za dużo, bo ja go na moście wysadziłem, a. No dobra. Niech mu będzie. Przejadę się. No to można sobie powiedzieć, że to jest od zera do miliona na sprzedaży. Jeszcze jakbym miał pszenicę, to na pewno. Znaczy pszenicę. Jakbym miał olej rzepakowy do sprzedaży na dobre cenie, to myślę, że milion jestem w stanie zarobić. Bo miałem 33 tysiące zacząłem w odcinie. A mam 700 już, a jeszcze mam 300 ponad tą pszenicę. Dobra, nasypiemy sobie od pierwszego wagonu. I tutaj sałaty jest pusto niby. Dobra, to niby podbiera. Dobra, 8500 sałaty. O, Nikoland już jest. Więc Nikolandowi też zrobił przejazd tam, niech się wróci. A ja pojadę w tym czasie sprzedać sałatę. Bo ile jest pszenicy? 117. Więc zostawię to. Nasypię sobie te 60 ton. W sumie trochę dużo, nie? Dobra, ale zostawię tyle pszenicy i tyle. Zostawię 50 parę ton pszenicy w silosie. No i dobra, niech tak jest w sumie. Bo to będzie na 2 lata prawdopodobnie, ta pszenica. Przejdź.
Ja chciałbym teraz pociąg sobie nasypać znowu pszenicą. Trochę sprzedać i wrócić tym pociągiem. Teraz muszę do przodu, no bo... Ty, 25 minut już. No więc czas odcinka akurat będzie. Jeszcze przywieźć dwie przyczepy rzepaku, no to akurat będzie te 35 minut. Więc wszystko się zgadza. Dobra, niech Holand już jest tu. Pieniążki na koncie też ładne. A obora będzie stała tutaj na polu numer 38, jakby coś pytał. No i gdzieś tam obok będzie jeszcze mikser musiał stać. Ale to wszystko zobaczyć. Dobra, 54 tony, więc sobie to wsypię. A pszenicy 70 ton. Czyli czekaj, ja tu zostanę jeszcze tym pociągiem. Bo ja jednak faktycznie jeszcze ten jeden kurs zrobię, bo myślałem, że trochę mniej tej pszenicy jest. Nie, 54. 54 tony jeszcze jest. No, to tyle miał zostać. Dobra, to nie, dobra, to wszystko się zgadza. Nie? A, bo mi jeszcze na pociąg leciało, dlatego 70 ton pisało. Dobra, ale tak miało zostać te 50 parę ton. Kury to zjedzą, spokojnie. Nie bójta się. A jak zostanie, to najwyżej zostanie i tyle. Co się będę przejmował? Dobra, okej. Okej. Pociąg pojedzie, okej. Ciekawe, czy przyjedzie tutaj teraz pociąg, czy znowu tam pojedzie. Jak tam pojedzie, to mnie coś strzeli. Nie będę mówił tym głośno co. O, już jest milion na koncie. I tak, milion już zarobiłem. A jeszcze rzepak, więc milion... Milion chyba 300 będzie zarobione. Więcej, przecież za sam rzepak będą 300 prawie. I się przyniosę, no to będzie jakieś 350 tysięcy. No więc szybki milionik. Czemu nie? Tylko żeby ten pociąg tu przyjechał, a nie tam, bo tam bez sensu, żeby przyjeżdżał. Ja bym wolał, żeby tu przyjechał. Dobra, tepnę się, ale nie wiem, czy mi przyczepy znowu nie wyrwie. Nie, teraz nie wyrwało, ale ostatnio jak się topałem, to wyrywało. Nie wiem, dziwna sprawa, ale dobra, nieważne. Nie interesuje mnie to. Jednak chyba tego zbioru soli nie będę robił. Jednak chyba tego zbioru soli sobie odpuszczę. No i tak, tyle zasiałem rzepak. No to jest stary rzepak jeszcze nie skoszony, więc nie sugerujcie się tym, że tyle rzepaku jest. Pociągu na razie nie widzę na mapie, więc dobra, więc nie wiem, gdzie przyjedzie, ale pewnie tu się pojawi, znając farminga, to się tu pojawi. Dobra, już nawet się teleportuję, żeby to szybko sprzedać, tak? Bo chcę już zakończyć odcinek. Właśnie o tym mówię. Tylko, że wtedy mi gorzej bardziej wystrzeliło. Z tej soli jednak nie będę kosił, ja sobie to skoszę poza odcinkiem tą soję. I tyle.
Nie będę walczył z tą sojem już. Bo tutaj jest 20 minut koszenia, znaczy 15 minut pokazuje na tym polu, jeszcze piątka 5 minut tutaj na tym polu będzie. No z mimo znaleźć soi to może powiedzieć, że... No co za... I znowu całą mapę jechać do tyłu, no. Bycie tu pierun szczelił, nie? Nie, czemu tylko tak na Hoi-Balleronie się tak dzieje? Nie wiem dlaczego tak. I ta linia kolejowa jest taka długa jeszcze na tym Hoi-Balleronie, bo tutaj jedzie się dookoła mapy, można powiedzieć. A jeszcze siemnik trzeba sprzedać, właśnie. O, przejeżdżam koło moich paneli słonecznych przy okazji. Czterech. Które mi generują pieniążki. No i dobra. No, jak 92 godziny ma przejechany pociąg, no to tyle musi być na sejmie. Zresztą mogę nawet sprawdzić, że jest na sejmie. Ale coś zdaje mi się, że coś koło 90 było, jak chodziłem. 94,52. Czyli tak jakby 3 godziny zostało pociąg? Nie jeżdżąc. Nie wiem. Czyli mam 95 godzin na Hoi-Balleron już. No dobra. 95 godzin, a tu nic, nie, znaczy nic. A w sumie tutaj to widzę, że się dzieje. Bo na Lengradzie to mam ponad 100 godzin, a tam nic nie widać, żeby było tyle godzin. Zaraz idę chyba Feldruna sobie ogarnąć. I jak wrócę z dworu, to sobie go nagram. No i dobra, niech pociąg sobie tam hamuje. Dobra, ostatnia przyczepa rzepaku. I tutaj będzie trawa sobie rosła na tym kawałku. Tu będzie fajna łąka, duża. Jak będę kosił, no to chyba od razu będę sobie ogarnął przetrząsarkę już. Na cosplayu. No zgrabiarkę to mam w prasie akurat. Znaczy powinien mieć, a ja nie, tą prasę chyba tylko miałem wynajętą. Ale ja ją muszę kupić. Będę od razu zgrabiał. A jak nie ja, to pracownik. Dobra, o! Fajna beczka jest na promocji, ale no nie dla mnie. Nie to serio. Bo ja muszę zacząć, czy ja mam prasy. Posiadamy przedmiot. No nie mam prasy. Albo ja tamtą sprzedałem. A ja dodałem te prasy, czy nie? Może tak będzie szybciej. Tak, bo ja mam wszystko kliknięte tutaj. Więc tutaj była... model. Trochę mała ta zgrabiarka. A to jeszcze większa. To jest najmniejsza. To jest najmniejsza, sorry. A to jest największa, bo to jest 20 metrów, dobra. To taką mnie daj. Zbiornik do kieszonki? Nie wiem, po co. Dobra, kup. To zgrabiarka jest dosyć droga z przodu. Ale dobra, ja zaraz będę miał ten minut powrotu. I tam mimo to, że wydałem... O! Ale mnie wystrzeliło fajnie.
O nie, ja wiem, co się stało teraz. To jest najgorsze, co może być. Teraz muszę jakoś rozplątać tego Nikolanda. Super, że się odczepiło w takim miejscu jeszcze, nie? Ale na szczęście idzie ten dyszę sobie przekręcić obciążnikiem. Dobra. Idę do pociągu. Chyba mi pociąg nie odjechał, nie? Wysypuję rzepak i pszenicę, tylko że na pierwszy płaką pszenicę. Czyli, czyli tutaj widać, że pociąg od razu zgasł, jak go wysiadłem z niego. Od razu zgasł i tutaj został. Powoli, no po co tak szybko? Jak zaraz będę się hamować. W sumie już muszę hamować. Bo ty tutaj już jest. No ale dobra, 37 minut odcinka. A jeszcze sałatę sprzedać, ale dobra, sałaty to jest dosłownie minutka. W sumie na tym ostatnim mogłem sobie wagon też na super pszenicę, to jeden pies był. Czemu 63 tony rzepaku tylko? Czyli co, ja mam coś jeszcze w silosie rzepaku? Co jest? Czyli to dopiero początek tego przypadku? Albo ja wtedy pszenicę chyba brałem. No nie, no jeszcze jeden kurs muszę zrobić. O, teraz tak w miarę mnie postawiło dobrze. Ja myślałem, że ten, że to już był drugi kurs rzepaku. Ale jak widać nie. No dobra, to raz, dwa to sprzedam i tyle. 15, 16, 17, 22, 23. Dobra, 28 ton, więc już wszystko wyspano. Tutaj się depnę. O, dobrze mnie tak odwinęło. To mnie podoba się, bo ostatnio się zbugowałem przed chwilą. Soja jest koszona, więc na spokojnie. No właśnie tak koszona, że stoi w miejscu. I kto wie, ile czasu on tam już stoi. To jest druga strona medalu. Niestety biegi musi sam sobie kolega zmienić. Więc trochę tutaj mi jeszcze zajdzie z tą soją. I dobra, niech se stoi tu. Pociąg do gwiazd. Dobra, syp, bo 101 tam powinno być. 101, 330, dobra. No i pszenicy 63 tony. Jadę to sprzedać, tepam się z sałatą i kończę odcinek. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i pokażę Wam, że pomimo tego, że wydałem pieniążki, ale trzeba jeszcze zarobić, bo trzeba siewnik sprzedać i kupić. W sumie można powiedzieć, że trzeba zrobić wymianę siewnika. Od drugiego Amazona. Więc dawaj następnym raz, dwa, synu, bo to już czas.
No i potem trzeba tutaj postawić obłotkę. Ale to już po odcinku sobie postawię ładnie. Żeby nie było, ładnie po odcinku sobie ją postawię. Dobra. Bang, bang, bang. 1 156 000, dobra. Chyba kupię sobie w takich kolorach, jaki przyjechał. Dobra, siewnik. Dużo tutaj u mnie nie porobił te nasionotrawy, ale... 3 godziny tylko posiadł, więc... Na razie, sprzedaj. Za 700 tysięcy prawie, więc... Okej. Okay. Skruchy? No. A ten jeszcze nie jest skruchego? No i on tego nie skryje dzisiaj już. A ty gdzieś te ogłoszenia dać. Ale to teraz, że się rok szkolny kończy, a nie we wrześniu, jak w zeszłym roku żeś dał. No. Dobra, na razie, cześć, papa.